W niedzielę 12 czerwca w Siewierzu odbył się Bieg Trzech Zamków, pierwszy z triady biegu przygotowanych przez powiat będziński. Z okazji 155-lecia powiatu będzińskiego zorganizowaliśmy Bieg Trzech Zamków. Pierwszy odbywa się właśnie tutaj, na zamku w Siewierzu, kolejny będzie na zamku w Sławkowie i ostatni, który podsumuje całość, będzie na zamku w Będzinie. Każda pętla ma 5 km. Dzisiaj będą dwie pętle po 2,5 km. Każda osoba otrzyma pamiątkowy medal, ale jeżeli przebiegnie w tych trzech biegach, otrzyma trzy medale. I obracając te trzy medale, zobaczy, jak wygląda herb powiatu będzińskiego. Skąd pomysł, żeby zorganizować taką imprezę? Chcemy, żeby powiat będziński był też powiatem na sportowo. Chcemy, żeby każdy mieszkaniec mógł wyjść z domu i spędzić ten czas właśnie z nami na świeżym powietrzu, w miłej atmosferze. Tutaj nie chodzi o rywalizację. Na pewno będą osoby, które będą się ścigały, ale chodzi o to, żebyśmy wspólnie spędzili czas. Bieg w Siewierzu został zorganizowany we współpracy powiatu będzińskiego z gminą Siewierz. Impreza zgromadziła blisko 500 zwolenników biegania i Nordic Walking. Bieg główny wystartował o godzinie 10, a chwilę za nim wystartowali chodziarze. Biegowi towarzyszyły inne imprezy, m.in. bieg dla dzieci, malowanie buziek, loteria fantowa. Pierwszy na mecie pojawił się Rafał Furmicki. Pierwsza edycja biegu, myślę, zaliczona na plus przez organizatorów. Trasa malownicza, fajne tereny tutaj do biegania w okolicach Siewierza. Największym wyzwaniem dzisiaj pogoda, to bardziej na plaży niż do biegania. Wśród kobiet najlepsza okazała się Agnieszka Stanek. Fajna trasa, ciepło, więc trochę za ciepło, ale bieg ogólnie bardzo fajnie zorganizowany, fajna atmosfera. Jestem już tutaj chyba od 8.30, 9.00 i naprawdę bardzo fajnie. Podium wśród pań udało się również zdobyć Agnieszce Sulasz z Siewierza. Ja się bardzo cieszę, że tutaj u nas w Siewierzu taki bieg się wreszcie odbył. Cieszę się, że mam nadzieję godnie reprezentowałam naszą gminę. No i zapraszamy tutaj do Siewierza oczywiście. Mam nadzieję, że będzie coraz więcej takich biegów. Jak pani ocenia swój dzisiejszy występ? Ja jestem z siebie zadowolona. Naprawdę nie sądziłam, że tak dobrze dzisiaj pobiegnę i będę miała to podium. Tym bardziej, że tutaj frekwencja bardzo, bardzo odpisała. Dużo biegaczy, prawie 300 osób zapisanych. Bardzo dobre zawodniczki. Więc tym bardziej jestem z siebie dumna. No może czas nie był tutaj porażający, biegałam dużo szybciej, ale myślę, że na takiej trasie dałam z siebie wszystko. Organizatorzy spisali się na medal. A trasa przypadła do gustu również posłowi na Sejm RP, panu Rafałowi Adamczykowi. Te biegi mają to do siebie, że przyciągają bardzo dużo ludzi, bo fanów biegania i Nordic Walkingu jest bardzo wielu. Wokół zamku w Siewierzu piękne miejsce, piękna trasa, bardzo dużo skarbów w lesie, bardzo wiele chrustu po drodze. Co powiedzieć, organizatorzy dopełnili wszystkich starań, żebyśmy byli bezpieczni, a jednocześnie cieszyli się tym, że możemy aktywnie w niedzielę pobiegać i pochodzić. A propos organizacji, jak pan ocenia tą organizację jako zawodnik? Myślę, że to jest standard bardzo wysoki, tak jak w Zagłębiu jest przyjęty i piękne medale. To jest to, co przyciąga osoby, które chcą oprócz przyjemności porywalizować między sobą. Na zakończenie imprezy starosta będziński wręczył najlepszym zawodnikom okolicznościowe puchary i nagrody rzeczowe.